Witajcie ciekawscy! Dziś zabieramy Was do muzycznego świata ekscentrycznego Ralfa Kamińskiego. To jeden z najciekawszych młodych artystów na rodzimym rynku. Tworzy nieoczywiste i nietuzinkowe piosenki oraz łączy różne style muzyczne. Do tego ma niezwykłą ekspresję. To człowiek z ogromnym zapleczem muzycznym pod wieloma względami, którego twórczość słuchacze nazywają prawdziwą sztuką. Co sprawia, że jest taki niezwykły? Gdzie zaczęła się jego droga i jak wyglądała? Z czego słynie? Czym może Was zaskoczyć i jak to w końcu jest z nim i Michałem Szpakiem? Czy faktycznie są spokrewnieni? Jak wygląda jego życie prywatne? I czy pamiętacie, jakie szokujące wydarzenie sprawiło, że jego nazwisko znalazło się na łamach wszystkich portali plotkarskich? Zostańcie z nami koniecznie do samego końca, ale wcześniej nie zapomnijcie o łapce w górę, a jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, zasubskrybujcie nasz kanał, dzięki czemu nie przegapicie żadnego z naszych nowych odcinków, które publikujemy dla Was każdego dnia. Jak nie trudno zauważyć, Ralf Kamiński to artysta przez duże A. Nieodłącznym elementem jest jego niecodzienny wizerunek, o który skrupulatnie dba. Jeśli pamiętacie go sprzed laty, gdy zaczynał karierę, miał krótkie włosy oraz okulary, jednak zawsze jego stroje były starannie dobrane. Jakiś czas temu jego styl się zmienił i jest znacznie odważniejszy. Artysta postawił na długie włosy, głównie w odcieniach złocistego blondu i stawia na charakterystyczne, odważne kreacje. Interesuje się modą, która jest dla niego sposobem na wyrażanie siebie i swojego wnętrza. Jak wyznał, do mody podchodzi jako do formy sztuki, ponieważ projektanci, których podziwia, są prawdziwymi artystami. 30-letni Kamiński nie tylko śpiewa, ale jest multiinstrumentalistą i artystą kompletnym, który potrafi łączyć rozmaite gatunki muzyczne. A takich na polskiej scenie nie ma zbyt wielu. To kompozytor, autor piosenek i producent muzyczny. Reżyseruje własne teledyski i dba o przygotowywanie kostiumów. Oprócz tego posiada solidną wiedzę z zakresu muzycznego świata. Ralf Kamiński, a właściwie Rafał Stanisław Kamiński, przyszedł na świat 8 listopada 1990 roku w Jaśle, mieście, które zamieszkuje około 36 tysięcy mieszkańców, położonym w województwie podkarpackim. Tak w tym samym co Michał Szpak i Roxana Węgiel. Co ciekawe, Ralfa i Michała nie tylko łączy to samo miasto, talent muzyczny, niecodzienna ekspresja i to, że obaj zaistnieli na scenie. Są rówieśnikami, obaj urodzili się w tym samym miesiącu tego samego roku. Często też w sieci mogliście trafić na informację, że są kuzynami. Na przestrzeni lat żaden z nich nie komentował chętnie tej sprawy. Według osoby z ich bliskiego otoczenia nie chcieli, aby ich pokrewieństwo wpłynęło w jakikolwiek sposób na ich odrębne muzyczne drogi i sukcesy. Kamiński ma swój styl wypowiedzi, często zabarwiony ciętymi ripostami humorem. Nie daje się raczej wplątywać w rozmowy, na które nie chce udzielać odpowiedzi. Gdy był gościem Kuby Wojewódzkiego i wprost został zapytany, czy jest kuzynem Michała Szpaka, odpowiedział wymijająco, w sarkastycznym tonie. Cytujemy. Ja myślę, że jestem też na pewno kuzynem Roxany Węgiel, bo właśnie tak jak powiedziałeś, to jest małe miasto. Myślę, że tam każdy z każdym. I choć Kuba starał się wyciągnąć od niego konkretną odpowiedź, ostatecznie mu się nie udało. Mały Ralf od małego przejawiał zainteresowanie wszystkim, co wiązało się ze sceną. Mówiąc o swoich pierwszych doświadczeniach z muzyką, wyjawił, że pierwszą płytą, a właściwie kasetą, której słuchał, była Róża Manamu, która zachwyciła go, gdy miał 4 lata. Jak wyznał w jednym z udzielonych wywiadów, uwielbiał bawić się w teatr, cyrk, przedstawienia. Jego droga do muzycznego świata zaczęła kiełkować już w przedszkolu. Jak zdradził z okazji Dnia Mamy, zorganizowano przedstawienie, gdzie zaśpiewał a cappella z koleżanką. Choć on sam, mając kilka lat, nie miał jeszcze o tym raczej pojęcia, wspominając ten czas, wyjawił, że to chyba już wtedy jego mama zauważyła, że potrafi śpiewać. Bo to właśnie ona zaczęła mu podsuwać pomysł udziału w konkursach, a nieco później, w czasie podstawówki, zapisała go na lekcję śpiewu do Jasielskiego Domu Kultury. I tak już jako 11-letni chłopiec wiedział, że swoje życie chce związać z muzyką i rozwijał się w tym kierunku. Mniej więcej wtedy, jako uczeń gimnazjum, zaczął uczęszczać do szkoły muzycznej, gdzie uczył się gry na skrzypcach. Młody Rafał, pełen pasji, miłości do dźwięków i marzeń, postanowił zdobyć solidne wykształcenie. Na studiach, na których zaczął komponować, do umiejętności gry na skrzypcach doszedł również fortepian. Ukończył wokalistykę na Wydziale Jazzu i Muzyki Estradowej Akademii Muzycznej imienia Stanisława Moniuszki w Gdańsku. W ramach stypendium studiował też na Wydziale Popu na Uniwersytecie Kodarz w Rotterdamie. Swój debiut telewizyjny zaliczył jako 19-latek, gdy w 2009 roku pojawił się w programie Szansa na Sukces i wykonał utwór Objazdowe Nieme Kino, jedną z piosenek Grzegorza Markowskiego i zespołu Perfect. Choć jego występ był udany, nagroda główna powędrowała do innego uczestnika. Już wtedy, jeszcze jako nastolatek, miał na swoim koncie występy na różnych festiwalach i wyróżnienia. Jako 20-latek skomponował swoją pierwszą piosenkę The Hill. Z tym właśnie utworem w 2011 roku wziął udział w festiwalu Carpathia i zdobył nagrodę Grand Prix.
Po tym konkursie został zauważony przez Marka Kościkiewicza, muzyka, producenta i wydawcę oraz członka Akademii Fonograficznej z PAW, który zaproponował mu współpracę menedżerską. Jako ciekawostkę dodamy, że Szansa na sukces nie była jedynym programem typu talent show, w którym Kamiński wziął udział. Być może niektórzy z Was będą pamiętać młodego Ralfa, który w 2012 roku wziął udział w przesłuchaniach do X-Faktora. Nie udało mu się jednak dojść zbyt daleko, ponieważ odpadł na etapie tzw. bootcampu. To jednak go nie zatrzymało. Niezmiennie robił swoje, tworzył i występował, dzięki czemu m.in. w 2013 roku odebrał główną nagrodę na Międzynarodowym Kampusie Artystycznym FAMA. Mniej więcej w tym samym czasie zaczął występować na żywo z zespołem My Best Band in the World. Jak opisują swoją grupę twórcy, to taki konglomerat talentów, stylów, osobowości i różnych muzycznych światów połączonych w jeden projekt. Niezwykle kluczowy w jego karierze był jednak rok 2016. W listopadzie pojawił się jego debiutancki album studyjny pod tytułem Morze, który promowały single Podobno, Zawsze i Maybe Song. Jak wtedy wyznał, nad krążkiem pracował 5 lat i zapewnił, że jest to bardzo dopracowana płyta. Nieco wcześniej, w czerwcu, wystąpił na koncercie Scena Alternatywna podczas 53. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, gdzie zaprezentował wspomniane promocyjne single. I dał się poznać szerszej publiczności jako nietuzinkowy artysta, który przez speakera został przedstawiony jako wokalista, autor tekstów i kompozytor, który, cytujemy, nawiązuje do artystycznego popu z elementami muzyki filmowej. Należy dodać, że jego debiutancka płyta, którą napisał sam, w większości pracując przy fortepianie, została świetnie odebrana przez krytyków i słuchaczy, których zaczęło przybywać. Utalentowany Ralf, który od początku miał swój własny styl bycia, bardzo szybko stał się rozpoznawalny na rynku muzycznym, choć nie tworzy muzyki komercyjnej. Jak można zauważyć, pod jego występami dostępnymi w sieci, zachwyty internautów nie mają końca. I ciężko jest odnośnie jego twórczości wyłapać negatywne komentarze pośród lawiny pozytywnych. Słuchacze zaznaczają bijącą od niego naturalność, ekspresję, którą wyraża siebie i która sprawia, że jest unikatem. Wielu używa wprost określenia, że Ralf tworzy prawdziwą muzyczną poezję. Po pierwszej płycie przyszły też duże festiwale, takie jak Open Air Festival czy Poland Rock Festival. W latach 2018-2019 współprowadził podcast codziennej gazety muzycznej Dwa Światy. Nie będziemy jednak mówić o jego wszystkich osiągnięciach i współpracach muzycznych, jednak musicie wiedzieć, że jest tego sporo. Warto tylko wspomnieć, że w 2019 roku zwyciężył w finale 40. przeglądu piosenki aktorskiej, wykonując kompilację piosenek Witajcie w naszej bajce z Akademii Pana Kleksa, Na zakręcie, znanej z wykonania Krystyny Jandy i Nim przyjdzie wiosna Czesława Niemena. W tym samym roku mocno ugruntował swoją pozycję na rynku muzycznym. Jesteśmy praktycznie pewni, że każdy z Was słyszał piosenkę Czy Ty Słyszysz Mnie, którą nagrał z Darią Zawiałow i Szafterem. Jesienią 2019 premierę miała również jego druga płyta pod nazwą Młodość, która pojawiła się w listopadzie, podobnie jak pierwsza. To z tego krążka pochodzą takie utwory jak Kosmiczne Energie, Autobusy czy Wszystkiego Najlepszego, które zgromadziły miliony odtworzeń na YouTube i w serwisach muzycznych. Krążek znalazł się na oficjalnej liście sprzedaży wśród najczęściej kupowanych płyt w Polsce, a Ralf dostał 2 nominacje do Nagród Fryderyki 2020 w kategorii Album Roku Alternatywa i Producent Muzyczny Roku. Ralf to młody człowiek, który udowadnia, że można być osobą znaną i utrzymywać swoje życie prywatne w tajemnicy. W zasadzie nic nie wiadomo na temat jego życia osobistego i związków. Pomimo barwnego wizerunku, jego nazwisko omijają dramy i skandale. Rzadko też można go zobaczyć na portalach plotkarskich. Niedawno było o nim głośno za sprawą rozdania fryderyków, gdy Krzysztof Zalewski wszedł na scenę i pocałował go w usta. Kamiński od lat wspiera w społeczności LGBT i podczas gdy wielu od lat zastanawia się nad orientacją seksualną artysty, o związkach którego w zasadzie na próżno szukać informacji, wiadomo, że Krzysztof tworzy rodzinę ze swoją wieloletnią ukochaną. Nic więc dziwnego, że to wydarzenie odbiło się szerokim echem w mediach. Ale jeśli chcecie usłyszeć więcej o tym i o samym Zalewskim, polecamy Wam nasz inny odcinek. Sam Kamiński, zapytany o pocałunek, wyznał, że był zaskoczony i zdziwiony, ale dodał, że wrażenia zostawi dla siebie. 30-latek aktywnie prowadzi konto na Instagramie, gdzie bardzo chętnie dzieli się zdjęciami z tras koncertowych, podróży i życia zawodowego, jednak prywatnego tam raczej nie znajdziecie. Wiadomo, że kilka lat temu zmagał się z depresją. O tych doświadczeniach i 2-letniej psychoterapii opowiedział w piosence Klub D. Według informacji, jakie udało nam się znaleźć, jest zdeklarowanym wegetarianinem. Rok 2021 to dla Ralfa kolejne projekty i muzyczne wyzwania. W czerwcu odbył się specjalny spektakl muzyczny artysty podczas finału przeglądu piosenki aktorskiej, będący zapowiedzią nowej płyty z utworami Kory i Manamu. Kilka tygodni temu na swoim Instagramie zamieścił post ze zdjęciem, który podpisał Kora jesień 2021. Można podejrzewać więc, że jego nowy album poświęcony wokalistce Manamu, podobnie jak jego 2 poprzednie, ukaże się w listopadzie. W sierpniu nagrał swoją interpretację piosenki 5 minut łez, która promuje film Moje wspaniałe życie.
Mogliśmy usłyszeć go również w nowej piosence Przypływy, którą wykonał razem z Natalią Schroeder. Ale powiedzcie ciekawcy, czekacie na nowe utwory Ralfa Kamińskiego? W ogóle lubicie jego twórczość? Która z jego piosenek jest waszą ulubioną? Dajcie znać w komentarzach oraz nie zapomnijcie o subie i o tym, że słyszymy się jutro w nowym odcinku. Cześć!